Sytuacja, drodzy państwo, wokół reakcji rządu i całego państwa na zagrożenie koronawirusem jest bardzo, bardzo dynamiczna. Mamy najświeższą informację dotyczącą odwołania imprez masowych, wszystkich imprez masowych w Polsce. Decyzję ogłosił premier Mateusz Morawiecki na specjalnej konferencji. Wciąż ze znakiem zapytania stan na godzinę 10:35, znak zapytania co do prowadzenia dalszych szkół czy uczelni wyższych. Będziemy na pewno na bieżąco informować państwa o decyzjach, ale wracamy do dyskusji w studiu o tym, kto może zyskać w kampanii na tych trudnych decyzjach rządu i o tym, jak ta kampania ma wyglądać w czasach koronawirusa. Katarzyna Iberhan, Krzysztof Lipiec, Władysław Teofil Bartoszewski. Raz jeszcze witam państwa serdecznie. No właśnie, powiedziałem trochę o tym politycznym wykorzystywaniu tematu koronawirusa, no i nie uniknęliśmy tego w kampanii wyborczej. Zobaczmy najpierw całą awanturę, może awanturkę, wokół postawy marszałka Senatu, pana profesora Tomasza Grodzkiego, który przylatując z Włoch, no nie wypełnił, czy też nie poddał się kwarantannie, po czym napisał, że w poczuciu odpowiedzialności podał się badaniu na obecność koronawirusa, upublicznił też jego wynik, wezwał przy okazji Adama Bielana, rzecznika sztabu prezydenta Dudy, by nie siał paniki, nie odwracał uwagi od problemu własnego obozu politycznego w kampanii prezydenckiej. Na szczęście pan profesor Grodzki koronawirusa nie ma, to informacja absolutnie dobra, no ale Adam Bielan nie pozostał dłużny panu marszałkowi Senatu i napisał: cieszę się, że pańskie skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie nie zakończyło się infekcją, mam nadzieję, że dotyczy to również oficerów SOP, którzy towarzyszyli panu w prywatnym wyjeździe do Włoch. Uwagi o sianiu paniki proszę przekazać pani marszałek Kidawie-Błońskiej. No jest sporo tych dyskusji. Rada Bezpieczeństwa Narodowego lada chwilę startuje. Przed nią Robert Biedroń mówił, kandydat lewicy na prezydenta, mówił tak. Zobaczmy jeszcze i ten wpis na zakończenie tego przydługiego wprowadzenia. Jestem dziś na RBN-ie, by wymóc odpowiedzi na nurtujące wszystkich pytania. Co z ochroną pracowników i przedsiębiorstw? Czy personel medyczny jest przeszkolony i zaopatrzony? Czy samorządy otrzymają wsparcie? Napisał i powiedział kandydat lewicy na prezydenta. No to pytanie do Władysława Teofila Bartoszewskiego. Czy ta sprawa będzie podnoszona także jako temat polityczny? Bo widać już, że choćby przepychanki przy postawie pana marszałka Tomasza Grodzkiego, no są wyraźnie naznaczone też kampanijnie. No wyraźnie jest polityczne, natomiast my uważamy, że nie należy tego tematu wykorzystywać politycznie, dlatego że trzeba owszem zadawać pytania władzom, czy wszystko jest przygotowane w sposób właściwy. Tak panu ministrowi zdrowia, jak i panu ministrowi spraw wewnętrznych i ewentualnie również obrony narodowej, bo do tego może również dojść, że wojsko będzie musiało pomagać i tak dalej, ale to są rzeczowe dyskusje, a nie i nie powinno to się przeradzać w ataki polityczne, no dlatego że sytuacja jest no, poważna, może być bardzo poważna. A to może marszałek Senatu powinien się zachować bardziej odpowiedzialnie, wysłać taki sygnał, że nie ma zmiłuj nawet dla trzeciej osoby w państwie i on, także ona powinna się poddać kwarantannie. Ogólnie rzecz biorąc, uważam, że nie należy wyjeżdżać prywatnie na tereny, które są objęte epidemią czy nawet pandemią koronawirusa. No niektóre państwa po prostu zabraniają w cudzoziemcom przyjazdu na swój teren, a jeśli takowi się pojawiają, to ich natychmiast na 2 tygodnie dni, do kwarantanny, to przykład Izraela, tak. Właśnie, w związku z tym no należy działać odpowiedzialnie. Każdy może... Ale czy to znaczy, że marszałek Senatu zachował się nieodpowiedzialnie w tej kampanii wyborczej? No ja nie wiem, dlaczego pan marszałek pojechał do Włoch, w jakim celu. Ja bym tam nie jechał, na północ Włoch akurat w tej chwili, bo istnieje duże ryzyko, że można się nie tylko zarazić, ale zarazić innych. Pani poseł? Znaczy, też nie chciałabym oceniać postawy marszałka Senatu, przy czym to jest ważne, by każdy z nas, każda z nas zachowała się odpowiedzialnie i to bez względu na to, jakie pełnimy stanowiska. To czy ta choroba się będzie rozprzestrzeniać, czy też nie, zależy tak naprawdę od postawy każdej i każdego z nas, bez względu na to, czy jest to marszałek Senatu, czy jest to zwykła, czy to jest po prostu każda osoba, pracownik, bo no, jesteśmy odpowiedzialni za naszych znajomych, nasze rodziny, za naszych współpracowników, więc jakby mając to na względzie, no powinniśmy też dostosować do sytuacji nasze postępowanie, czyli może faktycznie ograniczyć wyjazdy do koniecznych, na pewno na tereny zagrożone, a jeżeli już jest taka sytuacja, że wracamy z takiego miejsca, to też
jakby też no, samodzielnie poddacie takiej domowej kwarantannie. Słyszałam wśród znajomych o takich sytuacjach i jest to, uważam, że na tą sytuację, na ten moment. Na wszelki wypadek praca z domu. Tak, rozsądne rozwiązanie, zwłaszcza właśnie, że można pracować zdalnie. Też ustawa, którą przyjęliśmy, pozwala na takie wykonanie pracy. Również, nie wiem, czy też wszyscy państwo wiedzą, że okres, kiedy poddajemy się kwarantannie, za ten okres możemy też uzyskać zwolnienie z pracy i świadczenia normalnie zdrowotne. I o tym mówi ta specustawa. To jest też w tej chwili przez oficjalne stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, także też rodzice zostający z dziećmi w domu mają prawo do dodatkowego świadczenia. Także są stworzone możliwości i należy z nich skorzystać. Dla dobra nas wszystkich. Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość. No z całą pewnością politycy powinni dawać dobry przykład, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. No nie można tej cechy przypisać trzeciej osobie w państwie, tak jak mówimy na marszałka Senatu, bo tu zostały popełnione z jego strony co najmniej dwa, jak nie trzy błędy, chociażby z samym wyjazdem w tereny, które zostały już wcześniej okrzyknięte tym, że są skażone funkcjonowaniem koronawirusa. To jest pobyt we Włoszech, zabranie również przedstawicieli polskich służb, które służyły ochronie pana marszałka w prywatnym wyjeździe. No ale to, co się wydarzyło na lotnisku w Warszawie, jest rzeczą skandaliczną, bo to rzeczywiście nie poddanie się tej procedurze, która prawem jest przewidziana. Z tego tytułu co prawda nie ma żadnych sankcji karnych, tak jak w przypadku chociażby wspomnianej kwarantanny, tak, jeśli ktoś odmówi tej procedurze kwarantanny, podlega karze. Tutaj takiej kary nie było, ale przykład, dobry przykład ze strony marszałka powinien być jednak tutaj pokazane i to z całą pewnością kładzie się w jakimś sensie cieniem na władzę publiczną, w tym wypadku na osobę pana marszałka, no, który niejednokrotnie udowodnił to, że ma problemy z dawaniem dobrego przykładu. No i sądzę, że no, takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Od polityków jednak oczekuje się czegoś więcej, nie tylko od tego, gdzie oni funkcjonują, czy są w opozycji, czy są w obozie wspierającym rządzących, ale zawsze polityk powinien dawać ten dobry przykład, być wzorem do naśladowania. W tym wypadku tak się jednak nie stało. Mam takie przekonanie, że to będzie również ten sygnał, będzie taką nauczką dla innych, aby tak naprawdę no byli tymi prawdziwymi pierwszymi spośród wybrańców, tak? Bo to przecież naród wybiera swoich przedstawicieli do parlamentu i od nich, od nas tak naprawdę oczekuje się znacznie więcej. Wszystkie imprezy masowe odwołane. Czytam także w wypowiedziach przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, że te wydarzenia, które będą mogły się odbyć bez publiczności, jak choćby mecze piłkarskie, będą się odbywały, no ale właśnie bez udziału widzów. Kampanię swoją ogranicza także Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL, mówił, że przerwał spotkania, weźmie dzisiaj udział w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. No to panie pośle, czego oczekuje PSL od takiego posiedzenia jak Rada Bezpieczeństwa Narodowego? Ktoś powie, może to trochę fasadowe dzisiaj ciało, wszystko przecież wiemy na konferencjach prasowych, w oficjalnych komunikatach Ministerstwa Zdrowia. Co zrobić, by tego rodzaju spotkania nie były czystym teatrem politycznym? Różnica polega na tym, że na konferencjach prasowych mówi się pewne ogólniki, co rząd będzie robił i tak dalej. Natomiast to jest spotkanie Rada Bezpieczeństwa Narodowego, to będzie spotkanie bardziej robocze. I w takim spotkaniu można rozpatrywać na przykład potencjalne scenariusze. Co zrobimy, jeżeli coś zaistnieje? I gdzie tutaj, żeby na roboczym poziomie, rząd i opozycja przygotowuje się na najgorszy scenariusz, bo tak jest rola urzędów państwowych. Czyli nie straszymy ludzi, ale gdyby co, wiemy, że co będziemy robić, jeżeli zaistnieją pewne warunki. I to jest właśnie rola takiego spotkania prywatnego, niepublicznego, gdzie rząd plus partie opozycyjne mówią, dobrze, co będziemy robić, jeżeli. I wtedy musimy być przygotowani. Na plan B, C, D. Dokładnie, o to chodzi, żeby potem ten plan wyjąć z półki, a nie na bieżąco szukać rozwiązania. Bo jak się porozumiemy, że jeżeli zaistnieje taka sytuacja, to zrobimy to, a jak inna, to co innego, to wtedy jesteśmy przygotowani i w spokoju rząd wtedy to może wdrażać. Natomiast musimy być przygotowani na każdy scenariusz, bo my jesteśmy optymistyczni i jest sytuacja lepsza u nas niż we Włoszech czy we Francji, ale z tego nie wynika, że tak zawsze będzie i musimy, i od tego jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego, żeby rząd w porozumieniu z partiami opozycyjnymi był przygotowany na wszystkie możliwe
ewentualności. Acz on nie musi tego objawiać publicznie, żeby nie siać paniki, natomiast, bo panika jest bardzo szkodliwa. Natomiast trzeba myśleć po prostu. To jest normalne strategiczne podejście do sytuacji. Panie poseł, zacytowaliśmy już wpisy Roberta Biedronia, czy wypowiedź jego przed Radą Bezpieczeństwa Narodowego, tego, czego oczekuje usłyszeć od przedstawicieli rządzących, ale jak miałoby to wyglądać w praktyce? To znaczy, chodzi o konkretne rozwiązania dla przedsiębiorców, dla tych, którzy mogą być realnie poszkodowani, czy to finansowo, czy czasowo, czy jakkolwiek inaczej? Oczywiście, że tak, ale również z tego co wiem, to sam Robert Biedroń przedstawi pakiet taki antykryzysowy, w którym będą zawarte za propozycje rozwiązań właśnie dla przedsiębiorców, pracowników, dla samorządów, ale też i wojska. No jest to taka sytuacja szczególna, w której trzeba brać właśnie różne scenariusze i różne aspekty pod uwagę i wypracować wspólne procedury i schematy postępowania, bo mamy poczucie, że w tym tej początkowej fazie tego jednak zabrakło. Panie pośle? No ja myślę tak, że tak jak do tej pory rząd, który staje na wysokości zadania przy szeroko rozumianym wsparciu również ze strony opozycji, ma na względzie również te sytuacje, które będą nam jednak towarzyszyły w kontekście zagrożenia koronawirusem. To jest sytuacja gospodarcza, to jest rola samorządów. Rząd w końcu jest dysponentem budżetu i to rząd najlepiej będzie wiedział, jakie przedstawić propozycje. Ale to zapytam pana mam takie przekonanie, że to dzisiejsze spotkanie w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego nie będzie tylko takim koncertem pobożnych życzeń, ale to musi być usadowione wszystko, cała ta debata w twardych realiach i budżetu państwa i sytuacji, z jaką nam się przyjdzie zmierzyć. Mam dzisiaj takie przekonanie, że to jednak rząd będzie tą siłą wiodącą, bo po stronie rządu są te instrumenty, dokładnie tak, którym można zarządzać w sytuacji kryzysowej, z którą no niestety będziemy się musieli zmierzyć. Są po stronie rządu, ale tak, należy oczywiście wysłuchać opozycji, bo na pewno tam mogą się pojawić konkretne propozycje. Oczywiście nie w oderwaniu od rzeczywistości, bo daliśmy tego dowód, że rzeczywiście w głos opozycji jesteśmy wsłuchani. W końcu opozycja swoje przedstawicielstwo też ma z nadania. Jak nigdy nawet poprawki opozycji zostały przyjęte. Do tego chciałam właśnie się odnieść i też bardzo sobie chwalimy tą współpracę w trakcie też Komisji Zdrowia, kiedy te ważne dla nas poprawki zostały uwzględnione, chociażby ta dotycząca terminu, czy wykreślająca artykuł 13 mówiący o braku odpowiedzialności Skarbu Państwa. To czy, panie pośle, na dobre słowo opozycji zrewanżuje się pan dobrym słowem pod adresem czy to Lewicy, czy to PSL, czy to Koalicji Obywatelskiej, że przedstawiciele, czy to tych ugrupowań na Komisji Zdrowia, czy to po prostu w opinii publicznej, w dyskusji zachowują się odpowiedzialnie? Tak, ja myślę, że tak, w tej konkretnej sytuacji, z jaką przychodzi nam się zmierzyć, myślę, że to jest to, czego tak naprawdę polskie społeczeństwo oczekuje. Polskie społeczeństwo oczekuje spokoju, tego różnego rodzaju walki, podjazdy polityczne, bardzo często, tak jak do tej pory bywało, nie mające realnego uzasadnienia. Gdy jednak przychodzi sytuacja kryzysowa, wtedy politycy potrafią się wznieść ponad podziałami, skupić się na ważnym narodowym interesie, jaki w tym wypadku jest ochrona zdrowia Polaków i wyjście Polski jako państwa z jak najlepszej sytuacji w obliczu tego kryzysu, z jakim przychodzi nam się zmierzyć. I mam takie przekonanie, że nauczeni tymi doświadczeniami, bogatsi wręcz o te doświadczenia, no będziemy starali się dla Polski czynić tak, aby przynosić jak najmniejsze szkody w toku debat parlamentarnych. Jak rozumiem, to nasze gorące pytanie o tym, kto zyska w kampanii wyborczej, schodzi trochę na drugi plan. No, sprawa jest bardzo prosta. No, na pewno, jeśli rząd poradzi sobie z tą sytuacją kryzysową, zyska na tym rząd. Jeżeli będą jakieś wpadki, no, które można sobie wyobrazić, bo to siłą rzeczy dla rządu opozycja spadnie. Wtedy będzie jeszcze po pół minuty dla każdego. To nie ulega żadnej dyskusji. Odpowiedziała inaczej na to pytanie, bo nie kto zyska, ale
powinno być pytanie o straty. Te straty należy minimalizować praktycznie możliwie do zera. Te straty w zdrowiu, w gospodarce, to takie pytanie powinniśmy sobie zadawać. Jak minimalizować straty tak faktycznie, żebyśmy wyszli z tego jak najbardziej obronną ręką jako społeczeństwo i jako kraj. To jeszcze puenta dla pana posła Bartoszewskiego. To trochę zależy, jak to będzie przedstawione wizerunkowo, dlatego że ludzie, którzy będą, na przykład przedsiębiorcy, którzy mogą na tym tracić, będą przeciwko i rządowi, i opozycji, ponieważ opozycja akurat w tym wypadku rząd wspiera w tych działaniach, więc ludzie będą po prostu źli na sytuację. I jak to się przełoży na głosy, to trudno powiedzieć. 2 miesiące kampanii wyborczej w dość specyficznych warunkach. Na pewno będziemy na bieżąco informować państwa i pytać naszych gości o to, jak sobie poradzić w takich trudnych czasach, które nam się przydarzają. Za dziś bardzo serdecznie dziękuję. Katarzyna Ibrahan-Nowa, Lewica, Władysław Teofil Bartoszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję państwu za dyskusję. Za moment kolejne, nie mniej ciekawe i gorące pytania naszej stacji. Zostańcie państwo z nami. Marcin Fiołek. Do zobaczenia.